Leczenie systemowe pacjentek z rakiem piersi. Przygotowanie leków. Jedna na 8 Polek zachoruje na raka piersi. Co roku w Polsce na raka piersi zachorowuje około 20 tysięcy kobiet. Niespełna 7 tysięcy umiera z jego powodu. Wskaźnik 5-letnich przeżyć chorych w Polsce to 77%. Dziesiątki tysięcy chorych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia leczy się w szpitalach klinicznych, centrach onkologii, szpitalach samorządowych oraz prywatnych. Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NUMED w Tomaszowie Mazowieckim jest jednym z czterech ośrodków grupy NUMED, która ma rozmieszczone placówki w całym kraju. Leki do leczenia chemioterapeutycznego przygotowywane są w aptece szpitalnej, która jest umiejscowiona w naszym budynku. W strukturach apteki mamy dwie pracownie. Pracownię leku cytotoksycznego, pracownię żywienia pozajelitowego. Zaopatrujemy pacjentów naszego szpitala w leki, sprzęt medyczny, sprzęt opatrunkowy oraz dezynfekcję. Nasza praca tak naprawdę rozpoczyna się w momencie, kiedy pacjent opuszcza już gabinet lekarza. Wtedy dostajemy zlecenie lekarskie w formie elektronicznej. Takie zlecenie musi zostać opracowane przez administratora pod kątem dawki czy użytych roztworów infuzyjnych. Następnie dobierane są odpowiednie fiolki leków i zlecenie lekarskie przygotowane trafia do pracowni leku cytotoksycznego, gdzie operator, czyli osoba wykonująca leki, widzi co dokładnie, w jakiej dawce i dla jakiego pacjenta musi przygotować. Przygotowujemy wlewy, bolusy, również pompy infuzyjne, które wykonujemy z koncentratów lub z proszków. Przygotowanie leku może trwać od 5 minut, jeżeli robimy bolusa podskórnego, na przykład z koncentratu, do nawet 30 minut, jeżeli wykonujemy leki z proszków, które należy rozpuścić, następnie rozcieńczyć. Ważnym aspektem pracy apteki szpitalnej jest farmakoekonomika. Szczególnie dotyczy to leków immunomodulujących, stosowanych w programach lekowych. Koszt tych leków jest wysoki. W związku z tym staramy się łączyć pacjentów, którzy otrzymują taki lek, na przykład w jednym dniu, tak aby jak najbardziej obniżyć koszty przygotowania leków pracowni. Na oddziale leki podawane są różnymi drogami, czyli drogą dożylną, drogą domięśniową, podskórnie, a także w formie tabletek. Każda z wymienionych form podania leku różni się czasem podania, miejscem podania, a także komfortem samego przyjęcia leku przez pacjenta. Podanie leku drogą dożylną jest najdłuższe. Ono może przebiegać od kilku godzin, nawet do 20-24 godzin. Zdecydowanie podanie leku onkologicznego drogą domięśniową oraz drogą podskórną czy podanie tabletek jest zdecydowanie szybsze i też bardziej komfortowe dla pacjenta. Pacjenci, którzy mają krótkie wlewy, to są najczęściej pacjenci z chemii jednodniowej, czyli przychodzą, są zakwalifikowani do podania leku, następnie lek zostaje im podany i po podaniu leku wychodzą do domu. Jest to na pewno bardzo przyjazne dla pacjenta i staramy się, jeżeli to tylko leży w naszej mocy, żeby takich pacjentów było jak najwięcej. Wszyscy pracownicy ośrodka dbają nie tylko o komfort, ale i bezpieczeństwo pacjentów. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących Twojego leczenia, porozmawiaj z nimi. To odcinek z serii filmów edukacyjnych Leczenie systemowe pacjentek z rakiem piersi. Więcej informacji na rzecznicyzdrowia.pl i w mediach społecznościowych.